Witam wszystkich, tutaj Peter146 i w tym wideo chciałem Wam pokazać, jak zrobić sklep, bo wielu z Was tego nie wie i się za często tak pytacie, dlaczego startujemy. Tu jak widzicie mam swój własny sklep wokół, wszystkie tabliczki. No i jak zrobić teraz taką tabliczkę? Jak tu widzicie, dla przykładu Wam dam tabliczkę z bruku, bo to w sumie najłatwiej zdobyć ten item i najłatwiej zrobić sklep z brukiem. Znaczy nie to, że najłatwiej, ale najszybciej. No, jak tu widzicie, mam tutaj bruk, 20 dolarów za stack, za 64 kobla, tak, tego bruku. I jak to zrobić? Jak macie tabliczkę, wpisujecie w niej, tak, najpierw robicie kwadratowy nazwias, w nim wpisujecie trade, tak, potem w drugiej linijce wpisujecie nazwę dolara, pamiętajcie, najpierw musi być nazwa dolara i potem cena, oczywiście nie musi być 20, to może być taka cena, jaką sobie zażyczycie. I w trzeciej linijce wpisujemy tak, jeżeli chcecie na przykład sprzedać jeden kobel, tak, powiedzmy za 20 dolarów, chociaż to oczywiście to była lekka przesada, to wpisujecie tutaj jeden, robicie spację, wpisujecie 4, bo kobel ma ID 4, zawsze po tej spacji musi tutaj być ID, tak. Potem wpisujecie dwukropek i na przykład wpisujecie 1, bo na przykład w EQ, czyli w ekwipunku macie w tym momencie jeden kobel, tak? I wtedy już tutaj tabliczka powstaje. I jeżeli chcecie więcej kobla potem do tabliczki wkładać, po prostu klikacie prawym przyciskiem myszy na tą tabliczkę i dokładacie do tabliczki więcej itemów. A jak na przykład pobierać z niego pieniądze, klikacie także prawym. Albo rozwalacie tabliczkę. Tak? I wtedy Wam i pieniądze, i ten kobel, który jest w tabliczce, powraca do ekwipunku. I jeszcze raz. Wpisujemy trade. W drugiej linijce znaczek dolara i cena Wasza. I teraz, na przykład, jeżeli chcecie sprzedawać po staku danej rzeczy, wpisujecie 64. Potem zawsze jest ID po spacji, dwukropek i wtedy 64. Musicie mieć wokół, pamiętajcie, wtedy 64 rzeczy, jeżeli sprzedajecie w tym momencie 64, tak? To może być oczywiście więcej, 192, czy tam 200, 300 i tak dalej. I wpisujecie gotowe i wtedy powstaje tabliczka. I wtedy, jeżeli chcecie dołożyć stack kobla do tabliczki, musicie mieć ten stack w ekwipunku, klikacie prawym przyciskiem na tabliczkę i mamy tabliczkę gotową. Pobierając pieniądze, klikamy ponownie, prawym przyciskiem myszy, tak jak widzicie, mam tutaj 180 pieniędzy, bo ktoś już ode mnie kupił. Klikamy prawym i jak widzicie 180 dolarów zostało dodane do Twojego konta. No, a jak chcecie z powrotem mieć item z tabliczki, rozwalacie tabliczkę i powraca wszystko z tabliczki do Waszego ekwipunku. No i to by było na tyle. Siemanko, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Hej!